Siemano, kolejny odcinek Blind Death Mew. Teraz losujemy, kto będzie ślepy. 3, 4. Ja przegrałem. Ty jesteś ślepy. Czyli jesteś ślepy. W tym odcinku już drugi raz podjęliśmy się challenge'u Blind Death Mew. Wylosowaliśmy tylko, kto będzie ślepy, żeby role z poprzedniego odcinka się nie powtórzyły. Noce były czerwone. Chronologicznie ma być, rozumiesz? Głucholcu pierdolony. Jest, przeszliśmy to. Zajebne ciasto mi wyszło, chuj jebany. Zaczynamy od gry terenowej. Jesteśmy w takim escape roomie, tylko w lesie i zaraz się zgłosimy na krótkofalówce i nam powiedzą, co mamy robić. Chodź tu, ślepy! No poczekaj, no bo ja nic... Nie wiem, czy wiesz, ale nic nie widzę. Nie, mega się boję, że prowadzisz mnie w jakieś drzewo albo coś. Chodź, Filip, musisz gadać przez krótkofalówkę. Dobra. No chodź! Gdzie? No daj mi przeczytać, nie zabieraj to, no. No, super, przeczytasz i nie powiesz. Ja go nie rozumiem, bo on tylko tak. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rozgrywki, coś tam, godzina 10. Rozmowa z butem. Oni teraz mogą mi dać, nie wiem, kredyt do podpisania i tak, podaj swój PESEL, imię, nazwisko i się 27 podpisz. Kwietnia. Jak on drzemordę w ogóle. On jest zawsze taki rozdarty? No. Co? Przez krótkofalówkę teraz będziesz mówił, Filip. Mówisz, mów. Halo, halo, jesteśmy już gotowi do rozpoczęcia zadania. Halo, halo, jesteśmy gotowi już. Czarek rozjebał już. Odbiór. O, odbiór było. Jesteśmy, odbiór. Halo, halo, zgłaszamy się. Nie was słyszę. Powiedzcie, czy jesteście ten gotowi. Ten boczny tutaj. Tak, jesteśmy gotowi. Musimy znaleźć budynek. A możesz pokazywać, a nie mówić? Stary, ja nie słyszę. Musimy znaleźć budynek. Dom. Tak, tak. Trzyma się mnie jak słoń mały, trąbą. Co? Sława doktora Hermana. Co wy robicie? Tu jest wideo. Podejmijcie wyzwanie. Welcome. DVD powiedziało welcome. To 12. Halo? Zostaw, nie pij tego. Weź to jakieś te szczyny. O! Ej, to, patrz. Telefon. Patrz, to. Coś tam jest! Oblałem się kwasem! Płyta! Jest włączone! Płyta! Teraz wyłączyłeś! Jak się płytę wyjmuje, ja nie wiem! Open! O! Ej, jest płyta! No mówiłem, tak myślałem! Pamiętajcie, wszystko co ma X musicie wziąć ze sobą. X, trzeba X-a znaleźć. Tutaj chodzi za mordy. Tak! X? Szukamy X! Szukamy X! A znalazłem X! Yes! Teczka! No X! Aha! Ja dzwonię do Eliasza, mam wyjść. Czekajcie, bo jest sygnał. Halo, Eliasz? Gdzie ty skitrałeś, te fanty? Badać was? Czarek, chcę do zbadania, pierwszy. No, nic cię nie będziesz, sorry, ale... No tak z miesiąc. Nie? Tak? Co tak? Nie wiem, co tak? Wysłuch się normalnie, co nie umiesz mówić? Dobra, Piotr coś rozkminia, już coś przyniósł. Nic, słyszę. Ułóżmy z tego to. To jest to. Tak. To jest to. No po coś tu te liczby są zmienione, no. To po co? Co? Poziom wody był taki. Coś tam jest! Oblałem się kwasem! Słuchajcie, ja robię tutaj już ostatnie poprawki do filmu. Dzisiaj ten film wchodzi, ale tak się składa, że brakuje nam już tylko 887 subów do 100 tysięcy. Więc jeśli podobają ci się takie filmiki, no to zostaw tu suba. Pozdro. To może na mikrofalówce powiedzcie, że ten poziom wody nam się... Co? Na mikrofalówce? Ty na mikrofalówce? Że poziom wody nam się rozpoczął i nie wiemy. Jeden. Szukamy, że nie możemy znaleźć jedynki. Powiedz, Filip, że nie możemy znaleźć jedynki. Mów teraz. Nie możemy znaleźć jedynki. Co ty nas wjechałeś, kurwa? Nie mogłeś czegoś prostszego znaleźć? Ja jestem ślepy, ty jesteś głuchy, ty nic nie możesz powiedzieć, nie mamy takie zadania robić. Zapytaj, o co? A zmienisz ten... Cały numer, niech podadzą. Jedynkę, niech podadzą. Powiedz tak, proszę podajcie nam jedynkę. Co? Nie, jednak tak nie mów. Jest! W końcu, kurwa, udało się. To bestia z Pabianic. Gagery! Mów. Co z kubeczkami z Walizki? Pedyty z tych liter ułożyć, tak? Dana NA1. Mam. Ale tu jest jedna tabletka. Nie. Tak. Mamy klucz! Klucz! X jest! Wybitny doktor wraca do Polski. Mamy doktor wraca do Polski po wygranym procesie, doktor Józef Hellman. Co? Ty spokój cały? Nie słyszę. Tu jest pokój? Pozornie. Ner. Co? Ale obraz jest pozornie nieruchomy.
Nie, on jest nieruchomy. Ej, jest dyktafon, wy musicie słuchać. Noce były czerwone, kiedy ten jest cały czas. Powiedz mi. Jak mam mu powiedzieć? Noce były czerwone. Przecież nie będą kazali nam wszystkich książek przeczytać. On czytał jedną, tą samą. Ej, noce były czerwone, może jakaś czerwona książka to jest, czy coś? Weź poszukaj jakiejś okładki czerwonej. Co? Czerwone. Czerwone noce. O, noce były czerwone. Tak, noce były czerwone. Noce. Czerwone. Dobra, mamy. To jest Menora, bo on był Żydem. Może w szachy trzeba. Tak, mamy. Dobrze. Nie jest, kartka! Milioner wykupuje dawno ośrodek kolonijny. Powiedz przez krótkofalówkę, że chyba nam się czas skończył. Co to? Zagadaj. Czy możemy dłużej? Zagadaj. Poświruj coś. Która godzina? Ile czasu nam zostało? Zapytaj, ile czasu nam zostało. Dobra. Ile zostało nam czasu do końca? Czasem. Nie musicie się przejmować. Ile chcemy? Tak. Serio? Zamieszkajmy tu. Zagadaj o napisy. Dobra, daj. Czy się przydadzą nam napisy na ścianach? Czy napisy na ścianach nam się przydadzą? Jak poderwę dzisiaj chyba? Zawsze tutaj już będę. Na zawsze tu zostanę. Nie mogę nawet nic zrobić. No nie da się nic zrobić na ślepo z tym. Mogę im coś powiedzieć, ale jeszcze jak oni by mi jakoś wtajemniczali w to, co robią. Oni tak. Masz roczniki z tych zdjęć. Chronologicznie ma być, rozumiesz? Głucholcu rozumiesz w końcu coś czy nie? Do tam mi ustawić. Dobra, rozumiem to. Działa! Mamy to, kurwa! Filipie! Chodź tu! Ślepcu! Ej, Jamiś! Nie, ja jak widzę te liczby, to ja już nie chcę. Tam była nadzieja napisana, tam będzie kod! To jest kutka, nagraj. Dobra. Włącz światło. Ultrafioletowe, zgaście lampy wszystkie. Jest! Mamy drzwi! Tak jest! W końcu na zewnątrz! Jest! Ale to dopiero początek! Co teraz szukamy? Czego szukamy teraz? Dinozaura, czaszkę! Łap się za plecak! Trumna! Dziam, dziam, gadu, gadu! Posąg gościa jakiegoś. Uważaj! O! Ej, bo ta lalka to tam się huczta. Tylko ona trochę inaczej się huczta. To jest pickaxe! Kilof mamy! Żelazny kilof! A nie, łopatka. Nie, co to? Kilof! A my kilofo saperkę. X, tutaj. Myślisz? No nie wiem. A zamknięty jest na zamek? Pickaxe? Rozje... drzwi? Tak powiedział? Łopatką wyważyć drzwi? Znaleźć klucz łopatką. Będzie klamka? Jest! Co tam jest? Czarek! Uważaj, bo tu są pojebane rzeczy. Ja pierdolę. Tutaj noże leżą na stołach, maczety. I tu co masz Staś? Bo cały pokój jest taki mały. Co za debil, on do mnie tak. Film. No chodź tu. Jest film! Daj głośniej. Daj głośniej dla głuchego. Szal w paski musimy znaleźć, bo jego matka się nigdy nie rozstawała z szalem w paski. Co to? Walkie-talkie! Do doktorka! Hasło... Gratuluję ukończenia. Możecie bezpiecznie opuścić budynek. Zaczekajcie na zewnątrz, już do was idziemy. Jest! Przeszliśmy to! Gdzie mamy czekać? Tutaj? Teraz idziemy do sklepu, robimy zakupki i lecimy wszyscy razem gotować. Do jakiego sklepu? Tu nie ma z ubraniami. Tam jest market. Do żarcie. Sorry. Ja myślałem, że cicho mówię bardzo. Wiesz co, jednak chyba wolałem być ślepy w tych sklepach. Jednak chyba wolałem być ślepy w tych sklepach. Bo nie widziałem wzroku ludzi. O kurwa. Dobra, ja się nie odzywam może. Ale co gotujemy? Ciasto, ciasto, ej. Ciasto. Za głośno. Ciasto. Nie. Jedzenie? Pizzę? Nie. Ciasto będziemy robić. Z jabłkami. No dobra, może być szarlotka. Przepis na pyszną szarlotkę. To może gotowca kupimy. Na pewno jabłka będą potrzebne. Ja nienawidzę, tak nienawidzę przypraw szukać. Ja wybiorę. Gdzieś tutaj? No, przyprawy tu są, no. Co, ty na ślepo znajdziesz cynamon? To kardamon. Proszek do pieczenia. Cukier waniliowy, dobra, jackpot. Piotrek. Co? Ty? No, ja. Zapytaj. Do telefonu mówię. Zapytaj. Dremordy. Nie. Nie? Nie? No, to co? Zapytaj. Zapytaj. No. Za głośno? Zapytaj. Za dużo? Nie. Przeklinam za dużo? Nie. Ty?
Zapytaj kogoś. Nie mówiłem, co robimy. Znajdujemy przepis na szarlotkę. Jest Czarek. Czartek. Wszystko mamy. Jabłka nie mamy. Jabłka. Kilogram. No to 2 kilo jabłek bierzemy. Idziemy gotować szarlotkę. Nie wiem, czy mówiliśmy. Dobra, gotujemy. Czytam przepis. Kto Dobra. Co robi? Rozdysponowanie zadań. Tak, jest. Filip, teraz spróbujesz jeść. Czarek ci daje jedzenie. Otwórz buzię. Nie, co to jest? Dobre jedzenie daje. Nie, boję się. Am, do spróbowania. Musisz ugryźć. Nie pojem was, co to jest? No dawaj. Dobra, patelnię potrzebujemy głęboką albo garnek. Kto chce obierać jabłka? Ja. Ty obierasz jabłka? Ja. No dobra, to ty będziesz robił ciasto. Dobra, zabieramy się do roboty. Masło, 50 gram za mało, dobra ch**inu. 250. Kur. Mamy małą brytwankę. Macie więcej masła. Słyszysz? Nie rozumiem. Brytwankę mamy małą. Brytwanka mała. Mało masła? A, że mniejsza ta, brytwanka. No właśnie. Czemu to? W małą kostkę musisz to pociąć. A co? No tak jest napisane w przepisie. Pojebam. W małą kostkę. Na ciasto? Na ciasto? No masło. Kostkę? No, mam ci przeczytać? No przeczytaj. Do mąki dodać pokrojone w kostkę zimne masło. Pokrój masło. Nagraj go, jak on to obiera. Człowieku, karciaste jabłko. Podoba mi się Piotr Karola. Piotr Dobra. Karola jest zajebiście. On jest akustyczny. A macie wymiarowe szklanki? Czy tylko takie fancy? Tylko fancy, oczywiście. Bo tu jest no. modny. To jest modny dom. Ale ty masz to jabłko pociąć na 4. Tak w przepisie jest napisane. Całe jabłko chciał wrzucać do ciasta. Co? Chyba macie po prostu tą wagę. 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia musisz wyliczyć i 1 łyżeczkę cukru waniliowego. To jest 1,5 łyżeczki tego. Kurwa, obok sypiesz, obok łyżeczki. Wsadź łyżeczkę do środka i nagarnij. Dobra, już kurwa. Na moje oko już było 1,5 łyżeczki. Teraz waniliowy, łyżeczka. Wanilinowy to jest. Nie sypiesz nic. Jeszcze troszkę. Dobra, już. No, starczy. Git. No ekstra będzie ciasto, mówię wam. Już. 3 łyżka. Jeszcze. Dobra, już. 4 łyżka. Starczy, jeszcze, bo mi się usypywało. Tego masła wcale nie trzeba było kroić w kostkę do ch**a. Ty nawet kilograma nie pokroiłeś. Jesteś nikim. Nawet kilograma nie pokroiłeś. Trzymaj jabłuszko do ręki. Dziękuję bardzo. Czarek, a ty kiedykolwiek obierałeś jabłka, czy nie? Nie zdarzyło ci się w życiu. Nagraj, jak on to pokroił. Zajebne ciasto mi wyszło. Chuj jebany, frajerze. Dobre ciasto. Tak. Dobre, ale jeszcze gnieć trochę. Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Jak to się obsługuje? Oj, nawet najstarsi Grecy tego nie wiedzą. Czarek, pomóż mu. No to ja tu klikam wszystko i się nic nie zmienia. Czarek, pomóż mu. No dobra, ale to się już grzeje? Dałem radę, widzowie. Udało się. Mieszamy jabłka z cukrem. Około 20 minut trzeba to smażyć. Co, nie działa? Jak to się włącza? Panie Filipie. Nie potraficie włączyć kuchenki? Ja nie widzę. Nie mogli gazowej dać normalnej dla człowieka. Działa? 6 minut, czy co to jest? Moc 6. 6 to jest moc, tutaj co się wyświetla? Filip? Tak. Człowiek wie stolicę w Afryce, a nie wie jak kuchenka. Dobra, to niech się grzeje. Co? Więcej moc? A jak? Jak dać więcej moc? O, macie cynamon. Dawaj do jabłek. Aaaa! Co się stało? Przyciął mu palca? Tak na oko, nie za dużo. Chodź ze mną, chodź ze mną. Cukier? No pierdol. Niech będzie słodziutkie. Jakiś bekowy film i setki playlist wspólnie śpiewanych wersów. Nie ma nic, dlatego dalej biegnę. Chodź ze mną. Ty, my tego jabłka to mamy co kot napłakał. Dawaj, krój jeszcze. Chodź ze mną, chodź ze mną. Tu masz ciasto, tu masz brytwankę i musisz dno wylepić. Tego, możesz się tak rwać i lepić jak z plasteliny. Tu. Okej, dobra, robimy to. Pokaż jak ci to idzie. Zajebiście ci to poszło. Czy mówi? Czy jesz nie to? Nie, czy mówi? Jemy to, normalnie. Jemy, że. Nie, będzie dobra. Czy jest w cukru, będzie dobra szarlotka. Ale czekaj, mówić. No, jeść. Nie. Nie jeść? Mówić. Pięknie to zrobiłeś, jesteś świetny. Jakbyś był ślepy, to bym ci pogratulował.
Gorące. No, jak kozacko to idzie. Podgląda? A, mama, ale się kopnąłem w paluszka małego. A on to wie. Ej, piekarnik się wyłączył. Ej, on jest zimny. Mamy ciasto gotowe. Idziemy wsadzić do pieca na 50 minut. Tak? Dobrze? Gotowe ciasto! Upiekło się! Otwieramy! Lecimy! No i to jest ciacho! Gdzie to postawić? Na deskę? Na deskę. Czy na tę tą blachę? Na deskę. Na blachę? Na deskę daj! Na blachę czy na deskę? Na deskę. Na blachę. Na kuchenkę? Na deskę, kurwa! Na deskę. A co mówicie, że nie? To jest taki głuchy? To czekamy, aż ostygnie. Widzimy się na jedzeniu. O, jest słodki. Bardzo dobre ciasto. Ale ulep ty. O, parzy. Ty, a ty dobrze policzyłeś to 5 łyżek cukru? Stary, dobrze. I kazałeś więcej. Ja i tak wsypałem chyba 4. Okej. Nie jadłem nigdy słodszego ciasta. Cukier? No pierdol. Niech będzie słodziutkie. Przesadziłeś, stary. To nie moja wina. To ty tak nie mówię do ciebie. Ty się prujesz od razu. Co ty robisz? Dokładasz mi? Ja już zjadłem swoje. Dokładać, dołożyłeś mi. Nie chcę skończyć za ciebie. Dołożyłeś mi. No tutaj. To jest twoje. Ej, czym to podałeś? Olej, oliwą! Oliwa to jest! Ale nie jest takie złe wcale. Było takie dobre, ale też nie mogę go dokończyć, bo mi podał oliwą, no. Dobra, no to kończymy chyba. Możesz mówić już. Nareszcie. Nie, szczerze? Zajebiste, tylko i jabłka były złe. Zapomnieliśmy Damiana pozdrowić. Pozdrawiamy Damiana. Pozdro Damian. Damian zasponsorował ten odcinek, tak. Bo wysłał f**uj donate'ów na TikToku, na live'ie. Pozdro dla Damiana. Pozdro dla Damiana. Zostawcie tu suba, lajka i będzie ostatnia część pewnie za jakieś 3 miesiące Blind Death Mute. Elo! Zostaw suba!